Piotrek się zgolił. Jak ci się podoba? Po prostu teraz znowu łysy. Bardzo mi się podoba. Myślę, że coś się w nim zmieniło, bo wcześniej jak się golił i on sam miał takie wrażenie, że czegoś brakuje, że ta broda była częścią, tworzyła jego image, a w tej chwili nie potrzebuje brody, nie potrzebuje włosów. Wydaje mi się bardzo męski, jest to takie odświeżające, taki light, Piotrek light, ale nie odebrało mu to charyzmy, to ten gest odjęcia sobie brody i włosów nie odebrał charyzmy. Myślę, że to jest fantastyczne, kiedy człowiek po prostu dojrzewa i wzmacnia się. Tak to widzę. Bo on ostatnio udzielił takiego wywiadu, w którym opowiedział o początkach jego współpracy z Patrykiem Wego, który kazał mu bardzo zmężnieć. Także nie, no jakie słowo nawet chodzi. Tak, nie możemy go użyć niestety. Wiem, on się bardzo śmieje z tego cyrku, który trochę się wydarzył. Wiadomo, wiemy jak działają media i to słowo padło. Chodzi o waginę, ale inaczej nazwaną. No cóż, Piotrek był szczery, ja to bardzo doceniam. Jest też wdzięczny Patrykowi Wedze i lubi głośno o tym mówić, bo no sama obserwowałam tę współpracę. To było ogromne zaufanie ze strony Piotrka i oddanie się w ręce reżysera. I poprzeczka była wysoko, czyli totalna zmiana imidżu, to się udało. I wręcz mam wrażenie, że ta współpraca zaważyła na jego życiu, bo ja go poznałam jako inną osobę, a dzisiaj jakby no nie jest pitbullem, ale to jakaś element siły pitbulla został w nim i po prostu zmężniał.